Matura próbna 16 grudzień 2022, zadanie numer 6. Na rysunku, tu, przedstawiono schemat elektrycznego obwodu pewnego źródła światła zasilanego baterią. Tu, U to bateria. Ten obwód zawiera 12 jednakowych diod, tu, diod półprzewodnikowych świecących LED, a więc od D1 do D12 oraz 3 oporniki, każdy o takim samym oporze, a więc R1 równa się R2 równa się R3. Przyjmij, że napięcie na baterii jest 11,2 V, a opór wewnętrzny tej baterii można zaniedbać. Gdy w obwodzie płynie prąd, to napięcie na każdym z oporników R1, R2, R3 jest równe 2,40 V, a każda dioda D1, D12 emituje światło. Są to diody luminescencyjne. Na wykresie obok mamy przedstawioną zależność natężenia prądu od napięcia. Jest to charakterystyka prądowo-napięciowa diody, ale tylko część jej w kierunku przewodzenia. Jeśli przypomnisz sobie film, który Wam wcześniej przedstawiałem na temat półprzewodników, to taka charakterystyka ma jeszcze część w kierunku zaporowym. Tu jest przedstawiony tylko kierunek przewodzenia. No i zadanie 6.1. Dokończ zdania. Zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1, 2 lub 3. Wraz ze wzrostem temperatury opór diody, w nawiasie o charakterystyce prądowo-napięciowej przedstawionej tu na tym wykresie, w kierunku przewodzenia rośnie, maleje. No jeśli przypomnicie sobie film mój na temat półprzewodników, to w przypadku półprzewodników opór półprzewodnika wraz ze wzrostem temperatury maleje. Ponieważ liczba swobodnych nośników prądu elektrycznego wtedy się zwiększa. Nie ma tutaj co dyskutować, nie ma co wymyślać. Przypomnieć sobie tylko te wiadomości, które poznałeś na lekcjach fizyki i te, które ja przedstawiłem na filmie pod tytułem Półprzewodniki. I polecenie drugie w zadaniu 6. Oblicz moc elektryczną, jaka wydziela się łącznie na wszystkich elementach obwodu dołączonego do zacisków baterii. Jaka moc wydziela się na tych 3 oporach identycznych i na tych 12 diodach LED również identycznych? Proponuję tak. Nanieść na ten wykres natężenie prądu wypływającego z baterii i to natężenie prądu dzieli się na 3 identyczne prądy, bowiem opory gałęzi tychże 3 są identyczne. W każdej jest opór i 4 diody LED identyczne ze sobą. W związku z tym moc całkowita wydzielana w tym obwodzie jest równa, no moc U razy I, ale w naszym przypadku będzie U przyłożone z baterii razy I całkowite, a ono jest równe 3,1. Nie znamy I1, aby dać odpowiedź na to pytanie, jaka jest moc całkowita. Żeby znaleźć I1, proponuję najpierw znaleźć napięcie na jednej diodzie. Otóż to napięcie na jednej diodzie jest równe napięcie U minus napięcie na oporze R i podzielić to na 4. Jeśli od napięcia dawanego przez baterię odejmę napięcie na oporze, to pozostanie mi napięcie na 4 diodach LED. A więc różnica tych napięć z baterii i na oporze dzielona przez 4 to jest 2,2 V. Mając tę wartość, idę do tego wykresu i dla 2,2 V odczytuję
że natężenie prądu jest równe 16 miliamperów. No to jeśli mamy natężenie I1, wstawiamy do pierwszego wzoru, oczywiście przeliczamy miliampery na ampery i znajdujemy, że jest to około 0,54 W. Na koniec polecenie trzecie w zadaniu numer 6. Podczas badania charakterystyki prądowo-napięciowej, zobacz wykres na stronie 15, autor odwołuje się do strony arkusza egzaminacyjnego. Ja musiałem go poszatkować, żeby zmieściło mi się rozwiązanie całego zadania na jednym ekranie. Pojedynczej diody wyznaczono opór RD diody przy różnych wartościach napięcia UD na diodzie. Opór diody przy napięciu 2 V oznaczamy jako RD w nawiasie 2 V, a opór diody przy napięciu UD 3,6 zaznaczamy RD w nawiasie 3,6 V. Dokończ zdanie, zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych czterech. Mianowicie iloraz RD przy 3,6 do RD przy 2 V wynosi w zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących, no musimy to wybrać, ale jeśli tak, to musimy znaleźć stosunek tychże oporów. Proponuję postąpić w taki sposób. Stosunek oporu przy 3,6 V do oporu przy 2 V diody wyraża się stosunkiem opór, stosunek napięcia do natężenia, a więc napięcie do natężenia w przypadku diody, której napięcie jest 3,6 V, natężenie prądu jest równe 36 mA, czyli 36 razy 10 to minus 3 A. Przy 2 V natężenie prądu jest równe 14 mA, czyli 14 razy 10 to minus 3 A. 2 V przez natężenie prądu 14 razy 10 do minus 3 ampera. Jak to podzielimy, te ułamki podzielimy w liczniku, w mianowniku, to otrzymamy 1 dziesiątą do 1 siódmej, czyli 1 dziesiąta i to jest równe 0,7. Ale autor mówi, podaj wynik w zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących. Pierwsza cyfra znacząca 7, druga 0, następne mogą być 3, 4, ale druga będzie na pewno 0, czyli odpowiedź w tym przypadku B.